Zaczęliśmy przegląd piosenki aktorskiej, 32 przegląd piosenki aktorskiej, zaczęliśmy konkursem. Drugi etap konkursu aktorskiej interpretacji piosenki w tym roku, bardzo bogaty w uczestnictwo studentów szkół aktorskich, co mnie bardzo cieszy, bo to w historii tego festiwalu było tak, że to najczęściej właśnie oni, młodzi studenci szkół i młodzi aktorzy, byli, siali na największy artystyczny ferment w tym konkursie. Także cieszę się, że było wielu studentów. Wydaje mi się, że siódemka wytypowana przez jurorów da bardzo, zaśpiewa, zagra bardzo fajny koncert finałowy. Trzymam za nich wszystkich kciuki. Pracują pod czujnym okiem Jacka Bończyka i jeszcze głosów. Oczywiście mi jest ciężko mówić o Meredith Monk, bo to jest dla mnie wielkie przeżycie, więc... For me, music is like breathing, it's that natural. I think my first language was singing, and I sang before I even spoke. So it's as essential as being alive. I mean, it's also, I think that music can go across any kind of culture, that you can speak to anybody at any time with music. It goes right to the heart. Gliniane pieśni autorstwa wrocławskich artystów, Michała Litwińca, który dobrał sobie do kompanii swoich sprawdzonych przyjaciół, Wicia Golca, Tuńczyka. To jest koncert, który mnie uwiódł absolutnie swoją oryginalnością, bo rzecz polega na tym, że artyści zagrali cały koncert na, podejrzewam, kilkuset, nie wiem, 200 instrumentach, wszystkich zrobionych z gliny. Zaśpiewały cztery znakomite wokalistki i zabrali nas w podróż gdzieś w jakieś nieznane rejony, nieznane przestrzenie. Niedziela to bardzo bogaty dzień i bardzo różnorodny, bo zaczęliśmy wszystko od wybitnego koncertu Joran. Znów na tym festiwalu miałem ogromną radość obserwować publiczność przeglądu piosenki aktorskiej, która jest na koncercie osoby, która w Polsce jest po raz pierwszy. The people at this festival tried to have me playing here for 3 years. And I couldn't come. And this year, still they called back and said, "Oh, can she make it for this year?" And it was I could come to Poland. It's first time here in this country, and I'm very glad. And also to see how the different artists and I don't know the kind of music they present here. It's an honor to be here today, really.
A później Szaleni Rosjanie, Cops on Fire, Kopy w ognie, Kopy w ognie. Czyli przedziwna, absurdalna historia kryminalna o kilku rosyjskich policjantach tropiących dziwnych gangsterów. I na to wszystko w sosie hip-hopowego komiksu w kartonowych, niezwykle przemyślanych i dowcipnych elementach scenografii. No a później Mrs. Bang, 60 minut uwodzenia publiczności przez Mrs. Bang. Kochani, jest już bardzo późno, wszystkie koncerty się zakończyły, a więc ja udaję się na Włodkowica 21 do klubu festiwalowego, gdzie będę rozkoszował się rozmowami o tym, co się stało dzisiaj. Adieu. Roluj, Johnny roluj, Deline zroluj, pajacu, a tamtej nie, pompuj, Johnny pompuj, wodę wypompuj, bo położymy łeb na dnie. Spłonęły już jedno masztowce i dwu masztowce i trzy masztowce też. Armatna burna kumila przesyła nasze pełne gacie dreszcze. It's got like a system. See these little black dots? When they go up, you go up. About there. Yeah, but better. I'm sure you've got a lovely personality, but you're fine. Okay. Oh, no. No.